Mimo łagodnej zimy widać, że ulica Toruńska nie za bardzo jakby idzie postęp pracy przy remoncie torowiska. W tej chwili też można było zaobserwować, że wjechały koparki na tą część nieremontowaną. W ostatnim czasie złożyłeś interpelację do prezydenta. Proszę o komentarz tej sytuacji. Jak to z twojego punktu widzenia wygląda? Znaczy, ja od dłuższego czasu, odkąd rozpoczęta została ta inwestycja, przyglądam się, jak prowadzona jest ona na odcinku właśnie ulicy Toruńskiej pomiędzy Marcinkowskiego a Aleją 23 stycznia. Myślę, że wszyscy grudziądzanie wiedzieli, że ten odcinek będzie newralgiczny i może wiązać się przebudowa tego torowiska z jakimś opóźnieniem na tym odcinku. Niemniej jednak uważam, że sposób, z jakim firma, wykonawca podszedł do przebudowy tego odcinka torowiska, no jest delikatnie mówiąc nieuporządkowany, ponieważ na początku, jak doskonale wiemy, rozkopana została nawierzchnia pomiędzy ulicą Marcinkowskiego i Kwiatową. Przez kilka miesięcy nic na tym odcinku się nie działo, a mieszkańcy cały czas mieli ogromne trudności z przemieszczaniem się, ponieważ zabrano im, kolokwialnie mówiąc, chodniki. Osoby na wózkach inwalidzkich w ogóle nie mogły przejeżdżać tym fragmentem ulicy. W związku z tym już wtedy interweniowałem i chciałem jasnych wyjaśnień, dlaczego tak, a nie inaczej trwa, czy realizowana jest przebudowa na tym odcinku. No, dostałem jakieś wyjaśnienia, że rzekomo pewnych spraw nie można było przewidzieć i jakieś wystąpiły kolizje i tak dalej, i tak dalej. I teoretycznie nikt tutaj nie został wskazany jako winny tej sytuacji. Jednakże były zapewnienia, że ulica Toruńska będzie remontowana dwuetapowo. Pierwszy etap to miał być pomiędzy Marcinkowskiego a Kwiatową, drugi pomiędzy Kwiatową, ale 23 stycznia. Drugi miał rozpocząć się po zakończeniu pierwszego. Zakończony pierwszy nie został jeszcze, a już służby drogowe weszły na drugi odcinek, paraliżując totalnie funkcjonowanie sklepów, które znajdują się wzdłuż ulicy Toruńskiej, ale też zdecydowanie utrudniając funkcjonowanie mieszkańcom. Nie wiem, ja nie jestem inżynierem, ale jeżeli planuję w domu jakieś wykonanie remontu, to przewiduję w taki sposób prowadzenie prac, aby były jak najmniej uciążliwe dla mnie czy dla domowników. Tak? Tutaj widzimy, jak wygląda sytuacja i w mojej ocenie nie wiem, czy podjęto odpowiednie działania przed rozpoczęciem inwestycji albo w trakcie inwestycji, w wyniku których te uciążliwości dla mieszkańców były najmniejsze. Dlatego w interpelacji pytam pana prezydenta między innymi o to. Pytam również o to, kto, jaka firma sprawuje nadzór nad tą inwestycją i kto sprawuje nadzór, tak naprawdę rzetelny nadzór, nad firmą sprawującą nadzór nad inwestycją. I też w mojej ocenie dużo do życzenia zostawia to pewnie po stronie wykonawcy jest, aczkolwiek Zarząd Dróg Miejskich też mógłby wymusić na wykonawcy pewne działania informujące mieszkańców o tym. Wiemy, że mamy bardzo rozbudowane komórki, które powinny zajmować się kontaktami z mieszkańcami, a w mojej ocenie nie działa to tak, jak powinno działać, ponieważ mieszkańcy dowiedzieli się, że drugi element, drugi fragment ulicy Toruńskiej będzie rozkopany za pośrednictwem kartki papieru, która została wywieszona na płocie ogrodzenia odgradzającego plac budowy od tej części, po której mogą przemieszczać się mieszkańcy. Uważam, że taki sposób informowania mieszkańców nie jest wystarczający. Uważam, że wykonawca mógł to zrobić lepiej, a służby miejskie mogły bardziej naciskać na wykonawcę. Podobna sytuacja była na ulicy Zacisznej, gdzie też remont został opóźniony o jeden czy o dwa dni ze względu na to, że kierowcy nie przestawili pojazdów. No to zadałem na sesji pytanie, w jaki sposób kierowcy zostali poinformowani o tym. Powinny być jasne, wręcz krzyczące do mieszkańców ogłoszenia, że tutaj za chwileczkę zaczniemy przebudowę torowiska, czy tutaj za chwileczkę zaczniemy remont ulicy Zacisznej. Prosimy Państwa, nie parkujcie pojazdów. Myślę, że wówczas mieszkańcy dostosowaliby się do tych informacji, a tak, gdy nie zawsze śledzą media społecznościowe, czy nie zawsze czytają gazetę, bądź oglądają Państwa tutaj portal społecznościowy, nie zawsze mogą mieć tą wiedzę, tak?
Czyli co, wynika z tego, że na przykład taki Wydział Komunikacji Społecznej, który był specjalnie stworzony do komunikowania i łączności jakby z mieszkańcami, nie sprawdza się? Znaczy tutaj rolą wykonawcy, czyli firmy, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie danej przebudowy, jest poinformowanie mieszkańców. Jednakże Zarząd Dróg Miejskich oraz te wszystkie jednostki czy komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, które funkcjonują w ramach struktury urzędu, mogłyby współpracować z tym wykonawcą albo wręcz naciskać czy oczekiwać od tego wykonawcy, aby mieszkańcy Grudziądza byli w należyty sposób informowani. Prezydent na którejś sesji często wspominał, że chodzi na ulicę Toruńską z wizytacją, żeby zobaczyć postęp prac. Kiedy był ostatnio z swojej wiedzy? Nie wiem, nie mam takiej wiedzy. W każdym razie mieszkańcy oczekują nie tyle wizytacji pana prezydenta, co tego, aby postęp prac na ulicy Toruńskiej był zauważalny i aby robiono to kolokwialnie mówiąc głową.